Ewa Bilan-Stoch gorąco dopinguje męża i krawędzi Andrzejem Dudą podczas zawodów w Zakopanem. Zdjęcia. Kamil Stoch zaprezentował się podczas weekendowych zawodów w Zakopanem z jak najlepszej strony. W sobotę Polacy zajęli 2 miejsca w konkursie drużynowym, a w niedzielnych zawodach skoczek zakończył rywalizację indywidualną jako 7. Na miejscu mógł oczywiście liczyć na gorący doping kibiców. W tym ważnym dla Kamila Stocha dniu wspierała go Ewa Bilan-Stoch, która oklaskiwała wysiłek ukochanego i obdarzała wszystkich promiennym uśmiechem. W sobotę ukochana skoczka najpierw dodawała mu otuchy na trybunach, a potem gratulowała mu wyniku pod okiem fotoreporterów. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W niedzielę Ewa ponownie kibicowała mężowi, który zakończył konkurs indywidualny w pierwszej 10 rywalizacji. Po wszystkim Bilan-Stoch została też przyłapana wraz z mężem na pogawędce z prezydentem Andrzejem Dudą. Wnioskując po minach, całej trójce wyraźnie dopisywał dobry humor. Potem skoczek w rozmowie z Eurosportem przyznał jednak, że oczekiwał od siebie lepszego wyniku i będzie się starał poprawić formę. Niestety mam mieszane uczucia. Z jednej strony jestem zawiedziony. Wiem, że mogłem skakać lepiej. Nie popełniałem karygodnych błędów, lecz czułem, że można było wycisnąć więcej. Z drugiej mam poczucie, że zrobiłem wszystko, co mogłem. Czułem też pozytywną energię od kibiców. Mimo że nie lądowałem dzisiaj najdalej, mówił. Niezależnie od zajętego miejsca, najważniejsze jest jednak to, że mógł tego dnia liczyć na wsparcie ukochanej. Taka żona to skarb,